Krzysztof Ibisz ma w domu broń. Jest dumny, że pochodzi z Rosji. Co na to żona? Krzysztof Ibisz, 57 lat, pochwalił się właśnie, że ma ukrytą pasję. Gwiazdor Polsatu kolekcjonuje militerię. Udało mu się nabyć nową perełkę do swoich zbiorów. Jest nim kultowy karabinek wyprodukowany w Związku Radzieckim. Okazuje się, że jego pasji nie podziela żona Joanna, 30 litrów. Ibisz chwali się karabinkiem. Wydawało się, że o Krzysztofie Ibiszu wiadomo już wszystko. Tymczasem prezenter zaskoczył swoją pasją. Prowadzący taniec z gwiazdami pokazał na Instagramie zdjęcie karabinku Kałasznikowa, wyprodukowanego w 1960 roku w Związku Radzieckim. Mój nowy kolekcjonerski AKM z 1960 roku, produkcja ZSRR, napisał z dumą na Instagramie. Dodał jednocześnie, że jego zainteresowań nie pochwala żona. Stara się ją jednak przekonać, że to jedyne jego hobby i nie traci czasu na rozrywki, które często są powodem kłótni w wielu małżeństwach. Żona nie rozumie mojego militarnego hobby. Za to nie piję piwa, prawie nie oglądam meczów, nie łowię ryb, dodał Ibisz. Krzysztof Ibisz kilka dni temu powitał na świecie syna. Szczęśliwy ojciec odebrał żonę i dziecko ze szpitala. Krzysztof Ibisz 18 września po raz trzeci został ojcem. Jego żona Joanna Ibisz urodziła syna. Szczęśliwi rodzice zdradzili, że ich pociecha ma na imię Borys. Tata dzień po urodzinach pociechy poprowadził taniec z gwiazdami. A w środę, 21 września, pojawił się pod szpitalem, żeby zabrać swoją rodzinę do domu. Krzysztof Ibisz poślubił Joannę Ibisz w sierpniu 2021 roku. Prezenter aż trzykrotnie prosił ukochaną o rękę. Jego Joanna kilka lat temu próbowała swoich sił na wybiegach dla modelek, ale ostatecznie wybrała karierę lekarza. Ibisz jest starszy od swojej wybranki o 27 lat. Krzysztof Ibisz i Joanna Ibisz zdecydowali się na poród w państwowym szpitalu. Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna od dawna przygotowywali się do jednego z najważniejszych momentów w swoim życiu. Prezenter uczęszczał z żoną do szkoły rodzenia, a także wybrali razem szpital, w którym miał przyjść na świat ich syn. Tym razem nie poszli śladem gwiazd i nie zdecydowali się na prywatną klinikę, w której na świat przyszło wiele dzieci znanych osób. Ich wybór padł na szpital imienia Święta Rodziny na warszawskim Mokotowie. Wdzięczny dziennikarz na swoim Instagramie dziękował personelowi placówki. Dziękujemy z całego serca personelowi szpitala imienia Święta Rodziny przy ulicy Madalińskiego w Warszawie. Centrum Porodów Naturalnych to wspaniałe miejsce dla kobiet, które rodzą siłami natury, pisał na swoim profilu. Krzysztof Ibisz odebrał żonę i syna ze szpitala. Joanna Ibisz i Bory po trzech dniach od narodzin chłopca mogli wreszcie wyjść do domu. Krzysztof Ibisz pojechał do szpitala swoim luksusowym Mercedesem, żeby zabrać ukochaną i syna do domu. Na fotelu pasażera wciąż jeździł z nim Miś, którego otrzymał od ekipy Tańca z Gwiazdami. W
wcześniej zadbał o to, żeby jego najbliżsi nie marzli w domu i odebrał dla nich elektryczny grzejnik.